Boże, mam nadzieję, że nie wybaczycie mi to, że przegadałem cały odcinek, ale zaczynajmy. Bo ciebie nie było w ogóle w tym vlogu, wiesz? Pokiwaj sobie na... Ja już wróciłem do domu i teraz właśnie po dwóch dniach zamkniętych w klimatyzowanym pomieszczeniu, gdzie temperatura sięgała 40 stopni, 30 przesadzam, 40, idziemy trochę zobaczyć świat. Miami? No, także idziemy na spacer. Po tym blog konferenc Poznań mam jedną rzecz, która jakby tak mi się rozjaśniła, że teraz naprawdę wielu widzów przychodzi do mnie typowo z YouTube'a, czyli tych, którzy mnie oglądacie i trafiliście na mój kanał poprzez YouTube'a. Znaczy, że... Boże, co to było? Co to było? Jeżeli oglądacie mój kanał i trafiliście ty poprzez YouTube'a, to pewnie możecie nie wiedzieć, że ja również piszę blog i to były moje początki. Możecie wejść na ten link i tutaj znajdziecie informacje o mnie też fajne. Także jakby całe początki były tak naprawdę na blogu i teraz przerzuciłem się na blog, bo chcę rozszerzać nowe kanały, z którymi mogę trafić do was. Chcę też robić to, co kocham, a kocham montować, kocham wideo, więc tym sposobem zacząłem nagrywać vlogi. Z racji tego, że mam tą małą bombuchę, to zacząłem też to robić typowo rodzinnie. Takie info dla nowych osób. Teraz idziemy. Mała. Ale jest ładna pogoda. Świat. Dobra, mały spacer, jeszcze chwilę i wracam do domu. Jeszcze zrobiliśmy sobie małą przerwę na burgera, żeby się wzmocnić. Ja dzisiaj jestem troszkę wykończony, naprawdę. Ami już też ma dość, że chce wysiąść, więc jemy burgera i dopiero wtedy idziemy do domu. Dzięki wszystkim, których poznałem na konferencji. Fajnie było cię poznać, Paula, fajnie było cię poznać, Marcin. Fajnie ci było poznać, Maja. Także wszystkim, którzy mnie poznali i których ja poznałem, dzięki wielkie i widzimy się na pewnie na jakiejś kolejnej konferencji gdzieś w dalekiej przyszłości. Na razie! Tak, trzeba odkurzać ładnie! Cześć! Nasze plany troszkę się pomieszały. Mieliśmy być dzisiaj, tak naprawdę dzisiaj mieliśmy wracać z Warszawy, jest niedziela, więc nagrywam dopiero w niedzielę. I mieliśmy wyjechać do Warszawy na weekend, ale musieliśmy zostać w domu, bo Ami dostała temperaturę i w ogóle tak jakoś dziwnie się zachowywała, była taka nieswoja, więc postanowiliśmy zostać w domu. No i wczorajszy dzień wyglądał tak, że troszkę się z nią zmagaliśmy, więc było trzeba zostać w domu, no i nic nie kręciłem. No i dzisiaj idziemy z tym do lekarza, bo nadal jest taka jakaś... Więc teraz mały spacer, żeby się dotleniła i do lekarza. No. Euro się zaczęło. Jak tam oglądacie mecze? Bo ja już chyba wszystkie widziałem. Nie widziałem Walii. Walii wczoraj nie widziałem. Czekamy na mamę z Ami, a mi tutaj w wózku. Wyszła na dwór i nagle się jakoś super czuję. Ja nie wiem, jak to działa, że za każdym razem, gdy wychodzi na dwór, dostaje jakiejś drugiego życia i energii. O, właśnie. Dobra, zbieramy się na spacer. Ciężki weekend, ciężki. Choruszku. Ty jesteś? Wleciał mi z rąk. Zupełny aparat. Dobra, idziemy przebadać Ami. Wracamy z diagnozą. No, my już po wizycie okazuje się, że Amelce wychodzą dwie trójki na dole. Nie wiem, czy do góry też nie. Także mamy zęby, zębową. Zębowa wróżka będzie miała co robić za kilka lat. Dobra, zbieram się do domu, bo zapowiada się na niezłą burzę. Co za weekend. Mieliśmy być w Warszawie.
chciałbym, żebyście weszli na ten link, to jest mój Twitter, gdzie będę miał z wami kontakt, bo tak w ciągu tygodnia, gdybym chciał zadać wam jakiekolwiek pytanie lub coś się wam poradzić, to nie mam bezpośredniego kanału dojścia do was, więc stwierdziłem, że Twitter będzie odpowiednim miejscem, bo tam bardzo prosto i szybko można się znaleźć i bardzo prosto i szybko możecie mi powiedzieć tak, nie, lub doradzić co, jakiekolwiek treści, więc jeżeli macie konto na Twittera, proszę dodajcie się do Twittera, będzie nam łatwiej w komunikacji. Ami, czy jesteś gotowa na to, żeby dostać tą piłeczkę? Uwaga! Gdzie ona poleciała? Jest tu! Jesteś gotowa? Broń! Tak jest! I wyleciała! Dobry jest poniedziałek, tak wiem. Odcinek powinien być za 6 godzin na kanale, ale dzisiaj nie będzie. Za to będzie jutro, albo dzisiaj wieczorem. Musicie mi wybaczyć. Przez tą małą nie mogliśmy nic kręcić, bo miała ciężki weekend, ząbki szły i nie było opcji, żeby coś nagrać sensownego. Tylko postanowiłem coś dograć, żeby to było bardziej ambitne. Jak tam wasze wrażenia po meczu Polaków? Bo moim zdaniem dali takiego czadu, że no było grubo, było grubo. No tam z Amelką troszkę kibicowaliśmy w międzyczasie, trochę musieliśmy się nią zajmować, ale ogólnie się dało się, tak. Czytam książkę Slow Life. Jest to książka taka, no dla dziewczyn, dla kobiet może skierowana, chociaż nie wiem do końca dlaczego, bo facet też tam znajduje dużo fajnych rzeczy. Opisuje ogólnie, w jaki sposób żyć zgodnie z własnymi pasjami. Póki co jeszcze jej nie przeczytałem do końca, więc wyciągam jakby treści z tego, co dotychczas było w książce, więc pokazuje, w jaki sposób łączyć pasję z życiem codziennym, albo w jaki sposób odkryć swoją pasję. Może niektórzy z was jeszcze nie mają pasji w sobie lub uważają, że ich pasja jest zbyt słaba, żeby być pasją, albo ogólnie nie są pewni siebie. Polecam wszystkim tę książkę, bo ta książka otwiera umysł, naprawdę otwiera umysł i w taki fajny sposób otwiera ten umysł, że aż się chce działać. Poczekajcie chwilę. O, jestem! Dobra. Dwie rzeczy. Wrócę do tego mojego vlogowania codziennego, bo to jest temat numer jeden, który muszę z wami przedyskutować. Chcę to robić, ale nie mogę. Niestety, nie mogę codziennie vlogować. Ta jakość jest ważna dla mnie. Ostatni odcinek, który wypuściłem, który był nagrywany w gorszej jakości, po prostu mnie, że tak powiem brzydko, obrzydza. Nienawidzę tego po prostu. Ja lubię, jak coś jest ładne, ostre, wyraźne. Jak to się przyjemnie ogląda, a nie jak widzę piksele na pikseli, przebarwienia, dziwny kolor skóry. Dla mnie nie. Będę nagrywał. Obiecuję, że co jakiś czas wypuszczę więcej vlogów, a co jakiś czas będę nagrywał co poniedziałek. Co poniedziałek na pewno o godzinie 14 będzie pojawiał się odcinek, a potem będę to informował was w jakikolwiek sposób, więc dla mnie to jest ważne. Pamiętajcie, to co pokazywałem na początku odcinka, tutaj, Twitter, dodajcie mnie na Twitterze, bo będę na Twitterze wrzucał wszystkie informacje do was. Chciałbym ten kanał przeznaczyć tylko i wyłącznie dla was, żeby to był tak, to była taki most pomiędzy mną a wami, żeby to był kontakt, który możemy zawsze nawiązać. Więc dodajcie się tutaj do Twittera, błagam was, zróbcie to, poświęćcie temu 5 minut dosłownie, macie konto, kliknijcie i wtedy będzie nam łatwiej. No to tyle, jadę do domu, mamy małą, troszkę chorą jeszcze ciągle i to jest przerażające. Dzisiaj są znowu mecze, mam montaż wieczorny, więc nie mogę się w sumie doczekać montażu, bo już ponad prawie tydzień czasu nie montowałem. A! Bardzo ważne info. Dostałem się na Sea Bloggers, jadę do Gdyni na spotkanie blogerskie. Jestem totalnie zaskoczony, jestem totalnie szczęśliwy. 23 lipca, weekend, to jest sobota, niedziela. Widzimy się, jeżeli jesteście z Gdyni, możemy się spotkać. Tak jest, będę w Gdyni na Sea Bloggers. To się nazywa szczęście! Boże, co ty wyprawiasz, człowieku? Jak możesz tak jeździć, jak tak nie wolno prowadzić samochodu, jak pada, jak zjeżdżą koło ciebie inni? Nie, ale ja tak jeszcze dam.
do pracy spróbuję i ogarnąć jakoś, ona zostanie z mamą. Cześć. Pika Pika Biu, to jest